Zwany przez nas konwój jechał drogą i wreszcie dotarł do skrzyżowania, za którym był las. Gdy mój dowódca mijał cel, spojrzał między drzewa. Było tam mnóstwo samolotów. Przelatując drugi raz, ostrzelał ten lasek. Wcześniej nie oddano do nas ani jednego strzału. Nagle rozbłysło całe niebo. W samolocie dowódcy było potem ponad 100 dziur. Brakowało cylindra w silniku i radioodbiornika. Ja byłem jego skrzydłowym. Krzyknął, żeby tam nie lecieć. Posłuchaliśmy, dlatego tylko on został trafiony. Ale wrócił do bazy ze 104 dziurami po pociskach i bez jednego cylindra. Następnego dnia zbombardowano i zniszczono to lotnisko. Głównym celem pilotów Thunderboltów były czołgi. W czasie ofensywy w Ardenach, gdy pogoda umożliwiała start, eskadry P-47 pomogły w zatrzymaniu niemieckiego natarcia. Naszym celem był rząd 5 lub 6 tygrysów. Stały na otwartym polu, na śniegu. Były wyraźnie widoczne. Podejrzewam, że z powodu kłopotów z paliwem, którego Niemcom brakowało. Ustawili je tam obok siebie i służyły im jako artyleria. Ale to był nasz cel. Jeden z nas, to dobrze znana historia w naszym dywizjonie, widziałem się z nim wczoraj, zrzucił 227-kilogramową bombę prosto do otwartego włazu jednego z tygrysów. Przypadkowo wpadła do środka. P-47 9 Armii Lotniczej odegrały też kluczową rolę w czasie przeprawy przez Ren. Tysiące alianckich samolotów poleciało nad zachodnią granicę Rzeszy, gdzie skutecznie likwidowało baterie przeciwlotnicze, czołgi, ciężarówki i jednostki piechoty. Jednak zaprawieni w walkach Niemcy bronili się zdecydowanie i zaciekle. Polecieliśmy tam z bombami, działkami i przez 3 godziny czekaliśmy na cel. Obserwowaliśmy, jak skaczą spadochroniarze. Gdy już byli po drugiej stronie, na wysokości około 1500 metrów, Niemcy opuścili lufy 88-milimetrowych dział przeciwlotniczych i pociski zaczęły eksplodować wśród opadających na spadochronach żołnierzy. To było straszne. Potem nadleciały szybowce, które też ostrzelano. Gdy czekaliśmy na informację o celu, pojawił się nad nami dywizjon brytyjskich Lancasterów. Otworzyły luki i niemal przez środek naszego szyku posypały się bomby. Wiele się działo. Ta operacja nie była dobrze skoordynowana, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Do końca wojny jednostki wyposażone w Thunderbolty zniszczyły więcej celów niż inne amerykańskie i brytyjskie myśliwce bombardujące. Dziesiątki tysięcy ciężarówek, setki czołgów, tysiące samolotów, żołnierzy i ton zaopatrzenia stanęły w płomieniach wskutek ataków P-47. Żaden inny samolot nie miał tak niszczycielskiej siły ognia i nie był tak odporny na ostrzał z ziemi, jak ukochany P-47 Thunderbolt. W dniu zakończenia wojny w Europie piloci dzbanków z 8., 12., 15. i 9. Armii Lotniczej mogli być dumni ze swoich osiągnięć. Wiedzieli, że odegrali ważną rolę w walce z hitlerowskimi wojskami. P-47 nad Pacyfikiem. Choć P-47 odegrał ważną rolę w walkach w Europie, sukcesy nad Pacyfikiem zaczął odnosić dopiero pod koniec wojny. Wykorzystanie Thunderboltów do walk z Japończykami było utrudnione głównie z powodu dużego zużycia paliwa.
Gdy w Nowej Gwinei dostaliśmy P-47, przeraziło nas, jak dużo zużywają paliwa. W porównaniu z P-40 były to ogromne ilości. Użycie P-47 oznaczało wiele zmian dla pilotów 5. Armii Lotniczej. Jedną z nich było tempo zużywania paliwa. Gdy na południowo-zachodni Pacyfik przybył 348 Dywizjon Myśliwski, jego dowódca Neil Kirby stał się zwolennikiem Thunderboltów, do których próbował przekonać inne jednostki myśliwskie 5. Armii Lotniczej. W niemal ewangeliczny sposób głosił, że P-47 to genialna maszyna. Napotkał zdecydowany opór, ale w końcu wysłano na Pacyfik kilka dywizjonów Thunderboltów. Znaleziono sposób obejścia utrudnień związanych ze zużyciem paliwa. Na drugim końcu świata, w Chinach, P-47 zaoferowano 14. Armii Lotniczej Clara Chenault, który też nie był zachwycony z powodu trudności z paliwem. Poleciałem na P-47 do Chin. Ale kiedy Chenault dowiedział się, ile paliwa zużywają P-47, natychmiast z nich zrezygnował. Miał ograniczoną ilość paliwa i nie mógł sobie na to pozwolić. Choć P-47 nie został użyty na dużą skalę w Chinach, okazał się znakomitym myśliwcem bombardującym w Birmie. I tu, jak na innych frontach, słynące z wytrzymałości 47 ocaliły życie wielu pilotów. Gdy na środkowym Pacyfiku front zbliżał się do Japonii, wyposażone w P-47 dywizjony 7. Armii Lotniczej były w awangardzie nacierających sił. Gdy w czerwcu 1944 roku marynarka wojenna i Armia Stanów Zjednoczonych wylądowała na Marianach, piloci P-47 z 318 Dywizjonu Myśliwskiego zaczęli wykonywać zadania z wyspy już w kilka dni po inwazji na Saipan. Walka o Saipan nie była łatwa. Nie mogąc przetransportować ich z żadnej wysuniętej bazy lotniczej na środkowym Pacyfiku, 7. Armia Lotnicza umieściła P-47 318 Dywizjonu na lotniskowcach eskortowych. Małe lotniskowce popłynęły w kierunku Marianów, wyładowane niezgrabnymi Thunderboltami. W pobliżu Saipanu piloci wsiadali do swoich maszyn i katapultowali się z wąskich pokładów lotniskowców. W trakcie tej operacji cudem nie stracono ani jednego P-47 i stacjonujący na lotnisku Ailey 318 Dywizjon wkrótce zapewniał wsparcie lotnicze wojskom lądowym na Saipanie. Był to jedyny przypadek w historii, gdy Thunderbolty startowały z lotniskowców. Operacja ta zakończyła się wielkim sukcesem. Pod koniec wojny, w trakcie przygotowań do inwazji na Japonię, wyposażone w P-47 dywizjony 7., 13. i 5. Armii Lotniczej rozmieszczono na lotniskowcach wokół wysp Iję i Okinawy. Wykonując zadania szturmowe, bojowe loty patrolowe i eskortowe na długich dystansach aż do dnia kapitulacji, Thunderbolty z Pacyfiku miały solidne, choć skromne wyniki. W ostatniej wielkiej, czterogodzinnej bitwie z udziałem Thunderboltów piloci 318 Dywizjonu strącili 34 kamikadze u wybrzeża Okinawy. Ostatnią ważną wersję seryjną, P-47N, wyprodukowano w liczbie 1800 sztuk. Republic zaprojektował ją tak, by rozwiązać kłopot z pokonywaniem dużych odległości w czasie wojny na Pacyfiku. P-47N miał większe wewnętrzne zbiorniki paliwa. Mógł eskortować bombowce B-29 nad Japonią i z powrotem. W sierpniu 1945 roku, gdy Japonia skapitulowała, Thunderbolty były najliczniej produkowanymi amerykańskimi myśliwcami. Powstało ich ponad 15 tysięcy. Jako samolot eskortowy i szturmowy P-47 był rdzeniem amerykańskiego lotnictwa myśliwskiego w środkowej fazie II wojny światowej.
Po wojnie P-47 szybko zniknął. Na początku lat 50.